Dobra pamięć. Kolejne pytanie z naszego Discorda, takie proste, myślę, że raczej konkretne. Co robić, gdy brakuje nam weny? Po prostu nie ma weny twórczej, czujemy się totalnie wyzerowani z naszych możliwości wyobraźni. Znaczy, wiesz co, ja ogólnie uważam, że istnieje coś takiego jak wena. W sensie to jest też chyba stereotyp, że pisarze nagle dla nich spływa wena i oni piszą. Bardzo często jest tak, że pisarze mają taką pracę, normalnie 5 godzin na przykład siedzą i piszą i oni nie myślą o tym, czy oni mają wenę, czy nie, tylko po prostu siadają i piszą. Więc po pierwsze bym to zdementowała, że to nie chodzi o wenę, tylko w dużej mierze, że czujemy, że nie mamy pomysłów, to właśnie jest pokłosie się tego, że na przykład jesteśmy pod presją, zestresowani, zmęczeni, czy mamy na przykład krótki termin na wykonanie czegoś. Myślę, że studenci tutaj mogą się utożsamić, że często mamy na przykład jutro mamy jakieś zadanie do zrobienia, coś w grupach albo jakiś esej, nagle nam brakuje weny, żeby nie wiemy co, no dlatego, że po prostu ten termin nas stresuje i nasz mózg jeszcze nie jest w stanie wymyślić tak od razu w 5 sekund tych pomysłów, dlatego trzeba ćwiczyć, jeżeli będzie się ćwiczyć, to wtedy szybciej będziemy wpadać na te pomysły, ale gdy brakuje nam weny, to bym po pierwsze zastanawiała się, czy to nie jest właśnie fakt, że jesteśmy zmęczeni, może należałoby odpocząć, zrobić sobie drzemkę, czy generalnie dać sobie na luz, odpuścić. Po drugie, no też zależy w jakim kontekście, no często po prostu nie mamy pomysłów, bo nie wiemy na przykład co zrobić, nie mamy o co się zaczepić, w jaki sposób działać, więc poszukałabym jakiejś inspiracji, podpytałabym kogoś, wiesz, że to jest takie szerokie dosyć pytanie, więc zależy w jakiej kategorii, no ale skupiałabym się na tym, że nie ma czegoś takiego jak wena, często po prostu wystarczy usiąść, rozpisać sobie, zrobić sobie na przykład jakąś mapę myśli, jakieś najważniejsze punkty, tak żeby zadać sobie pytanie, też bardzo fajną trikiem jest, jeżeli mam jakieś wyzwanie, to żeby go sobie zadać w formie pytania, że na przykład jak jest zwiększenie, często na studiach jest taki projekt, nie wiem, zwiększenie sprzedaży wśród jakiegoś tam produktu i to jest takie bardzo ogólne, że na przykład pomysły na zwiększenie sprzedaży, a jak już sobie zadamy na przykład co lubi nasza grupa docelowa, czym się interesuje nasza grupa docelowa, jaka jest nasza grupa docelowa, jeżeli zadamy sobie pytania, to mózg wtedy automatycznie szuka odpowiedzi, więc warto sobie też te takie wyzwania kreatywne czy jakieś problemy po prostu przeformułowywać na pytania. Dobra pamięć.